Jesteśmy po ponad trzech miesiącach, w zasadzie dokładnie 13 tygodniach, od kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy z twoim problemem, który się już troszkę dłużej się babrał, że tak powiem. Jak się w ogóle czujesz po tym złamanym obojczyku, po tej rehabilitacji, którą teraz... Super, nie pamiętam, że złamałem. Super. Wróciłem do normalności, wróciłem do funkcjonowania i to jest w tej chwili najważniejsze. No właśnie, bo już w zasadzie od trzech ostatnich tygodni byłeś w kadrze swojego zespołu na mecze ligowe. Te pierwsze mecze jeździłeś po dwa, trzy biegi, a teraz już ten ostatni już praktycznie całą kulę tak naprawdę startu, więc chyba bo całkiem nieźle. Już tej chyba blokady też takiej psychicznej też nie ma, że będzie jakiś wypadek albo coś w tym stylu. No wiadomo, jeśli o tym by się myślało, no to nie ma sensu w ogóle startować. Natomiast no gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy jest, dlatego może są to jeszcze 2-3 wyścigi, ale myślę, że z dnia na dzień będzie już to coraz więcej. Jasne. Bo też mówiłeś mi ostatnio, że też był jeden miaźki wypadek też, taki malutki podczas tego meczu ligowego chyba, co mówiłeś, że też właśnie w zeszłym tygodniu chyba, z tego co pamiętam, że też gdzieś, może to nie tylko, nie stricte na tym barku padłeś, ale jakiś tam właśnie... Podczas treningu, natomiast na szczęście no to są już te powiedzmy takie wypracowane odruchy, gdzie jest ten rzut przez ten bark. Okazało się, że to nawet był ten rzut przez ten bark, że nic się nie odnowiło, nic się nie popsuło, także funkcjonujemy dalej. Dobrze, no zarobiście. No przede wszystkim też trzeba powiedzieć sobie, że ta masa mięśniowa taka wizualna była zupełnie inna niż teraz, nie? To wszystko, przede wszystkim ten mięsień, chociażby ten pierwszały bardzo fajnie wrócił do takiej symetrii pomiędzy jedną a drugą stroną, no też nie wspominając o mięśniach pleców i wszystkich innych, także fajnie. No ale zobaczmy sobie właśnie, jak wyglądają te twoje zakresy. Myślę, że tak jak standardowo, podnieś sobie do góry tą rękę maksymalnie jak potrafisz, nawet sobie wyprostuj tą rękę jeszcze w łokciu, okej, bardzo ładnie. Coś teraz się dzieje w ogóle? Nie. Jest wszystko okej, to spróbujmy sobie od boku. Okej. Dobra, coś teraz na przykład po linii. Wszystko jest spoko. Załóżmy sobie rękę na plecy, wyprostuj się. Też jest wszystko okej? Wszystko. Wszystko ładnie styka. Zobaczmy sobie w ogóle rotację jeszcze do góry, zewnętrzna rotacja, czy coś ewentualnie teraz się dzieje. Zobaczmy jeszcze sobie drugą. Okej, i tutaj już zaczynasz ruszać barkiem. Okej, ale jest zdecydowanie lepiej, fajniej, to wszystko fajnie chodzi. No na tych ćwiczeniach też widać, że w zasadzie coraz bardziej jesteś sprawny, więc no naprawdę ino tylko do przodu. No my tutaj kończymy rehabilitację, w zasadzie Łukasz ma do pracy tak naprawdę w domu czy na siłowni jeszcze ćwiczenia, dzięki którym jeszcze bardziej będzie wzmacniał tą siłę, bo ta siła jeszcze nie jest taka stuprocentowa, ale no w zupełności wystarczająca, żeby tutaj móc powiedzieć, że faktycznie tą rehabilitację sobie ładnie przeszliśmy i w zasadzie tak naprawdę głównie teraz od ciebie tylko zależy to, jak bardzo silna będzie ta ręka. Zgadza się. Także super. Dzień. Mam nadzieję, że ci się podobało. Troszkę bolało, troszkę było potu, nerwów, no ale na szczęście się udało. Także mam nadzieję, że jeszcze może nie do mnie wrócisz, ale nie będzie żadnych problemów, ale jeżeli już faktycznie coś będzie, no to będę mógł tutaj ci pomóc i może troszkę krócej to będzie wszystko trwało, te reszta kontuzji będzie zdecydowanie taka łagodniejsza. Super, dzięki za pomoc. Dziękuję również. Polecam, jeśli ktoś ma problemy, przyjdźcie do Filipa, a wam pomoże.